Damian Kostrzewa, dawno nie rozmawialiśmy. Damian, jeśli się nie mylę, to tak dobrze z 8-9 miesięcy ostatnim razem. Witaj w ogóle. Cześć, witam. No tak, zgadza się. W sumie pierwszy i ostatni raz rozmawialiśmy przed galą FFF w grudniu. Od tego czasu troszkę już się zmieniło. Też ta moja kariera, stwierdziłem, że musi troszkę inaczej być prowadzona. Muszę zacząć jeździć po Polsce, nabierać tego doświadczenia. Wiadomo, że w Gdańsku do pewnego momentu ten progres cały czas był, ale po pewnym czasie no, trzeba już, że tak powiem, liznąć treningów z tymi zawodnikami z topu. Dlatego jestem tu dzisiaj w Warszawie w klubie Unique Fight Club. No właśnie, dlaczego Unique? Bo też tak się zastanawiałem, czemu wybrałeś akurat ten klub. Radek, z którym rozmawiałem troszeczkę wcześniej, gdzieś tam naświetlił te okoliczności, dlaczego tutaj, ale gdybyś ty mógł powiedzieć. No tak, tutaj dzięki znajomym tak naprawdę to wszystko jest w takim układzie koleżeńskim, także wspólny znajomy polecił mi, żebym przyjechał tutaj do Radka, zapewnił mi nocleg, całą bazę treningową, także dziękuję tu Arturowi, Mironkowi, fajnie, że dzięki nim tutaj mogę być. No i mówię, myślę, że to będzie współpraca już jakaś tam długofalowa, bo po tych pierwszych treningach wiem, że jestem w dobrym miejscu i naprawdę dużo się mogę tutaj nauczyć. Właśnie tak sobie tutaj dzisiaj zerknąłem, że taka konkretna ekipa to była, tak mówiąc szczerze, duże chłopy. Gdzie tylu naraz znaleziono, to jest jedno pytanie i zastanawiam się, czy ty nie przywiozłeś ze sobą, bo naprawdę jeśli chodzi o sparring partnerów, to chyba nie brakowało niczego. No właśnie miałem to zapewnienie, że jeżeli tu przyjadę, to ta ciężka waga będzie i głównie jeżeli chodzi o Gdańsk, no to są fajni chłopacy, ale ciężko wydobyć tych takich typowo ciężkich, z którymi ja się będę na co dzień mierzył. Są chłopcy, którzy ważą po 70-80 kilo, ale jednak zderzenie z tą taką wagą prawdziwą, ciężką, to jest coś innego. Nie ukrywam, że w walce też mnie to troszkę zaskoczyło z Trypsonem, bo to był też taki prawdziwy koń i ta siła była inna w walce niż na treningach, które robiłem do walki. To właśnie, to do tego jeszcze sekundkę wrócimy, bo ja też miałem okazję gdzieś obserwować ostatnio pracę Pawła Trybały. Widziałem jego pracę, zresztą rozmawialiśmy tak w przelocie w międzyczasie. Jak wyglądała w ogóle twoja praca teraz podczas tego lockdownu i od czasu też gali, tak? Bo oczywiście gala była już wiele, wiele miesięcy temu. Jak ty w ogóle podszedłeś po porażce? Co zamierzałeś zmienić, żeby gdzieś tutaj po prostu zacząć odnosić zwycięstwa? No i też zastanawiałem się, czy nie zostawisz tego, tak? Nie, no ja to traktuję jako przygodę mojego życia. Tutaj wiadomo, że fajnie jest mieć rekord bez porażek, ale no ja nie robię tego dla rekordu, tylko podejmuję wyzwania, które dostaję od różnych federacji. No od tej walki na pewno dużo też się dowiedziałem o samym sobie, tak? No to była praktycznie no pierwsza walka, bo pierwszą, którą miałem debiut, no to była taka walka bardziej, żeby wyjść do klatki i się zmierzyć, a tutaj już zawodnik stanął, który mocno chciał wygrać. No nie ukrywajmy, że też miał dużo do stracenia, tak? Gdyby tą walkę przegrał, to jego kariera gdzieś tam by została troszkę zastopowana. Ale mówię, no po tej walce przede wszystkim zaczęliśmy pracować nad tymi moimi zapasami też bardziej ofensywnymi, tak? Doszło do tego, że ja też mogę przewracać i to może być moją domeną. W tej walce mocno skupiłem się na tym, żeby nie zostać obalonym, ponieważ dużo walk Pawła kończyło się przez obalenie i ciosy w parterze. No tego uniknąłem, ale nie ustrzegłem się porażki, także na pewno cenne doświadczenie. I też mówię, od tego momentu tej walki zaczęliśmy pracować mocno nad zapasami takimi ofensywnymi, tą grą parterową, bo okazało się, że ja też to całkiem dobrze potrafię. No i w kolejnych walkach będę się starał udowodnić, że jestem bardziej wielopłaszczyznowym zawodnikiem, a nie tylko stójkowiczem, który próbuje nie dać się obalić. O dwie sprawy Cię chciałem zapytać. Wracając jeszcze powiedzmy do tej walki, jak Mirek Okniński powiedział: Kostrzewa, jedziemy po Twoją skórę. Drgnęło serce. Myślałem sobie, co ten diabeł wymyślił tam? Nie, no wiadomo, że trener Okniński jest znany z tego, że on tą otoczkę do walk robi. W niektórych galach on jest tą ikoną i on napędza tą oglądalność, tak? No ma taki swój styl, ale nie możemy zapominać, że to jest bardzo dobry trener, tak, prekursor i super taktyk, także no, w tej swojej walce ja słyszałem jego tak naprawdę narożnik i no mówię, cenne uwagi dostawał, bo gdzieś tam też Paweł miał okopywać na moje kolana, które wiadomo były po operacjach, ale mówię, no to jest cenne doświadczenie i... Brutal z niego, co? Tak, nie, no mówię, fajne przeżycie, gdzieś otoczka takiej dużej gali telewizyjnej,
mówię, ja mam o tyle w karierze to szczęście, że naprawdę te dwie pierwsze walki, które stoczyłem, były pokazywane w telewizji, także mogłem się pokazać dużej publiczności. Na pewno to zaprocentuje, bo gdzieś tam z każdą kolejną walką ten mój spokój, kiedy będę wychodził do klatki, będzie coraz większy i doświadczenie, mówię, czy treningowe, czy jeżeli chodzi o walki, też na pewno zaprocentuje, bo no, człowiek się troszkę musi z tym oswoić i tak jak mówiłem już na początku, że piłka ręczna to jest sport, w którym kolega może naprawić błąd, tak tutaj niestety coś idzie nie pomyśli i trzeba szybko te plany weryfikować, jeżeli chodzi o taktykę na walkę i reagować na to, co się dzieje w ringu, bo to były moje dwie walki i w każdej tej walce plany, wizualizacje się nie sprawdziły, także wiem już, że nie można nic planować, trzeba pewne scenariusze mieć, ale musi być ich co najmniej kilka, bo jeżeli ma się jeden, to może za mało, nie? Zapytam Cię, ucho, które jest tak potwornie zdeformowane z tamtej strony, może gdzieś tutaj uda się uchwycić do kamery później, a ja przynajmniej albo zdjęcie zrobię i zamieszczę to. Co się stało w ogóle? No, to była też taka sytuacja, mówię, no wiadomo, że jest to źle odbierane, jeżeli ktoś mówi o kontuzjach czy jakichś tam urazach, ale ja dosyć długo zmagałem się z uszkodzeniem nerwu tutaj po prawej części ciała i wszystkie zadania, które robiłem, zadaniówki robiłem właśnie na tą lewą stronę i to ucho niestety dopiero później się dowiedziałem, że trzeba ściągnąć krew, gdzieś tam je zabandażować, żeby ta krew nie napływała, a ja ściągałem krew rano po treningu, szedłem na wieczorny trening i z każdym kolejnym razem to ucho się bardziej deformowało. Też jest widać podatne, bo już w drugim delikatnie też ta krew się zbiera, więc niektórzy całe życie trenują, nie mają kalafiorów, a ja gdzieś tam te chrząstki się szybko łamią i wyglądam dość poważnie, jeżeli chodzi o parterowca, ale na razie te umiejętności nie są współmierne do tego ucha, ale mówię, no takie już jest, no gdzieś tam tą krew ściągałem, kilkukrotnie się przebijałem przez to ucho, także wiem, że już tego nie powinienem robić, wiem, że przy kolejnych urazach gdzieś tam tych chrząstek trzeba po prostu krew ściągnąć, niech to ucho gdzieś tam troszkę odpocznie, czy tam słuchawki od razu, a tutaj na hura było i po prostu to są te frycowe, że już mam pamiątkę do końca życia. Trzeba było wymieniać wszystkie słuchawki w domu, co? No tak, tak. No teraz nie wiem, czy ta duża nawet taka nauszna wejdzie, bo te słuchawki douszne to można zapomnieć, ale przynajmniej na razie jeszcze mogę uchować i kiem wyczyścić, także nie jest tak źle. Lekarze powiedzieli, że jest to do zoperowania? Nie wiem, nie dowiadywałem się. Myślę, że to już została chirurgia jakaś, ale z tego, co gdzieś tam liznąłem informacji, to nie jest to takie proste, bo te chrząstki trzeba by jakoś tam poszywać. No na tą chwilę słuch mam w porządku, nic się tam nie dzieje. Jakoś gorzej to już się nie, że tak powiem, nie idzie w jakimś kierunku takim złym, więc nie puchnie to ucho, czekamy na drugie. Jak spojrzałem dzisiaj, to tak sobie pomyślałem, że Johna Jonesa może spotkałeś gdzieś po drodze, widziałeś to, co on zrobił tam z tym uchem, tak, więc... Tak. Nie, no akurat, mówię, tutaj było samoczynnie, tutaj nie musiałem... Waga się zgadza, rozmiar się zgadza. Tak, nie musiałem tutaj, nie wiem, dodawać sobie animuszu przez to, że te kalafiory robiłem sobie sam, no tak, mówię, podczas tych treningów to się deformowało przez to, że wszystkie akcje były robione na jedną stronę i dzisiaj mówię, już ten nerw gdzieś tam powiem się zregenerował i jestem w stanie trenować na obie strony równomiernie. Jak w ogóle będą wyglądały teraz Twoje treningi w przyszłości? Kiedy Ty w ogóle walczysz? Bo pewnie nie możesz ujawnić jakby tajemnicy, ale domyślam się, że to FFF będzie nadal. Tak, tak. No czekam właśnie na, przepraszam, że przerywam, czekam na tutaj konkretny termin gali. Wiem, że coś tam było planowane na lipiec, ale przez pandemię to wszystko się poprzesuwało. Także będę jeszcze walczył dalej w Federacji FFF, no mam też sobie coś do udowodnienia kibicom, bo mówię, nie jestem zadowolony jak ta walka się potoczyła, tam gdzieś ludzie mi zarzucają, że się poddałem, no ale na pewno to tak nie było, bo mówię, no gdzieś tam zrobiłem, przeszedłem w złą stronę, obróciłem się plecami i nawet nie miałem czasu zareagować na to, co się dzieje w ringu, sędzia też nie dał jakiejś tam jasnej komendy, że Damian broni się czy coś, ale mówię, no to już zostało gdzieś tam, powiem, przetrawione i teraz patrzę w przód, żeby takiego błędu już więcej nie popełnić. No i czekam na kolejne walki, mówię, no gdzieś tam stwierdziłem, że trzeba zacząć przygotowywać się na większą skalę. Tutaj mówię, gdzieś, dzięki uprzejmości Radka Paczuskiego mogłem liznąć takie stójki z prawdziwego zdarzenia, poczuć te ciosy. No jest to wymiar taki inny niż gdzieś tam ludzi, którzy trenują MMA, ale gdzieś tam powiem półamatorsko, czy walczą na tych mniejszych galach, a tutaj jest zawodnik z prawdziwego zdarzenia. Mówię, mamy gdzieś jutro też możliwość zrobić typowo MMA, także będę miał i zapasy możliwość zrobić i partę z Radkiem, także no po tej stójce nie ukrywam, że gdzieś tam wątróbka dostała swoje, ale no bezcenne doświadczenie i tylko tak będę chciał podnosić swój poziom, bo mówię, to jest taki punkt odniesienia, ile mi tak naprawdę brakuje do tych zawodników, którzy biją się na co dzień, trenują od lat i wiem, że tylko taka droga jest, mówię, też mam możliwość pojeżdżenia do innych klubów, czy do Poznania, czy do Łodzi, gdzieś tam mimo tej porażki fajnie zostało to odebrane przez trenerów, czy tam właśnie Łukasza Zaborowskiego, czy Marcina Wrzoska, zawodnika,
że no wstydu nie było, tak, no walkę przegrałem, ale gdzieś tam jest baza, na której można budować dalej, także no nawet nie wiem, czy mogę mówić, ale trener Mirek Ogniński do mnie napisał, że jeżeli potrzebowałbym jakichś... Właśnie, czy o to chciałem zapytać, tak z ciekawości, ale i zaproponował współpracę. Tak, tak? Jeżeli będę w Warszawie, zaprasza, mówi, oni że... Oni akurat są na wyjeździe. Tak, że jest potencjał, że można gdzieś tam mnie tu ukierunkować, mówię, także ja nie jestem związany, może uprzedzę, z żadnymi bojówkami czy czymś, także jestem wolnym strzelcem, mogę do każdego klubu w Polsce pojechać, za co dziękuję chłopakom, że proponują, bo po prostu jestem sportowcem i wiem, że ta różnorodność treningów czy zawodników sprawi, że będę gotowy na więcej, że tak powiem, niespodzianek w latce. No to jest bardzo dobra informacja i też to, że po prostu ty chcesz się rozwijać, to też jest ciekawe. Czego ci brakuje, żeby teraz tak naprawdę stać się tym przekrojowym zawodnikiem? Pewnie powiesz, że wszystkiego i tą płaszczyznę jeszcze, ale na czym szczególnie chciałbyś się skupić? Co zrobić takiego, co byłoby bardzo, powiedzmy, pomocne w warsztacie takim, tak jak powiedziałeś, na podstawie tej praktyki, którą miałeś już na macie, tak? Znaczy w oktagonie, tak? Przede wszystkim pierwsza rzecz, którą chciałbym udowodnić, to, że nie pokazałem wszystkiego w tej walce. Niestety różnica dyscypliny jest taka, że w piłce ręcznej miałem mecz w środę, coś nie poszło, w sobotę był następny, tak? A tutaj jednak trzeba czekać do następnej walki, nie wiem, pół roku czy nawet troszkę więcej. Dlatego też poprzez to, że będę jeździł po różnych klubach, chcę się pokazywać zawodnikom, że faktycznie ta baza jakaś tam jest. Stójkowo czuję się pewnie, gdzieś tam no, ciężko zrobić mi krzywdę, wiadomo, że no, każdego jak się trafi, to gdzieś tam się przewróci, czy wątroba, czy coś. Ale stójka jest w miarę na tyle taka sztywna, że jest komfort. Tak? No wiadomo, w tym parterze jest gorzej, bo z pleców gdzieś tam wstawać jest ciężko, czy z pozycji bocznych, ale mówię, przerabiamy to cały czas i ukierunkowaliśmy moje przygotowania w tym kierunku, że nie będziemy robić latających trójkątów, tylko idziemy krok po kroku, będziemy powtarzać setki tysięcy razy jedno obalenie czy jedno kończenie, żeby w sytuacji kryzysowej wiedzieć, że o kurczę, to jest ten moment, że mogę spróbować teraz ja obalić, bo jestem naruszony. Czyli no, ten wachlarz rzeczy, które ja muszę poprawić, jest bardzo duży, ale zaczynamy, tak że powiem, step by step, powoli te najgorsze, że tak powiem, krytyczne sytuacje wyciągać na moją korzyść. Wiem, że mówię, no gdzieś tam czasami odda się plecy, ale trzeba szybciutko do tej siatki podejść, po tej siatce wstawać. Czyli to są takie rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem, a dzisiaj z każdym kolejnym treningiem czy powtórzeniem wiem, że każdy krok bliżej siatki umożliwia mi to, że z tej pozycji można wyjść, tak? A wcześniej było tak, że znalazłem się w pozycji bocznej, no i kurczę, co teraz, nie? A tak powolutku trzeba się skręcić, to no, czyli dla mnie to jest, mówię, taka przygoda do końca życia, bo ja nigdy już pewnie nie nauczę się wszystkiego, ale z każdym kolejnym treningiem będę uczył się coraz więcej i to mi daje taką świadomość i pewność siebie, że mówię, no gdzieś tam z każdą kolejną walką czy z każdym kolejnym miesiącem więcej rzeczy potrafię i no, trzeba będzie to pokazać. Ja bym powiedział, że ty jesteś ponadprzeciętnie sprawnym zawodnikiem, wychodząc nawet z piłki ręcznej, gdzie no, ta sprawność jest wśród sportowców drużynowych sportów, tak? Jest chyba jedną z największych, więc nie myślę, żebyś nie robił rzeczy, które są, albo nie ma rzeczy, które są zbyt trudne dla ciebie, tylko kwestia, żebyś to zaimplementował. A zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że słyszałeś w trakcie walki podpowiedzi trenera Oknińskiego, który krzyczał gdzieś tam. To już jest dobrze, bo nie wszyscy zawodnicy w pierwszych walkach cokolwiek słyszą. No paradoks jest taki właśnie, że bardziej słyszałem w obu swoich walkach narożniki przeciwników niż swoje. I tutaj słyszałem właśnie, że bij w kolana. Też później, że nie próbuj obalać, nie podpalaj się. No gdzieś miałem tu swoją wizję, co powinienem robić, ale no gdzieś tam mówię, w tej walce nie poszło tak, jak powinno. Może mało troszkę zaryzykowałem, ale mówię, no to jest... Przede wszystkim różnica chyba doświadczeń jednak. Tak, dokładnie. No tu było mocno skupienie na tym, żeby się nie dać obalić. Mówię, to się udało, no ale też mogłem gdzieś próbować kontrować, tak? Wiadomo, że zawodnikiem, który mocno idzie do przodu, łatwo go złapać na kontrę właśnie na obalenie, nie? Ale tutaj... Mówię, jeszcze za mało miałem tego doświadczenia, żeby wyczuć ten moment, że właśnie teraz można to zrobić. Także mówię, nie szukamy czarów, tylko mocno z trenerem Marcinem Pionkę w Gdańsku właśnie pracujemy na tym. Świetnym zawodnikiem. Tak, dokładnie. No mówię, Marcin jest bardzo skromnym trenerem i zawodnikiem, ale szanuję go bardzo za to, że nigdy mnie nie oszczędza i czasami jest taki moment, że ja czuję, że już jest dobrze, że już te zapasy poprawiłem czy parter, nagle wchodzi trener Pionkę i... nie wiem, klei się do mnie i nie mogę się ruszyć. Nie? Także to jest fajnie takie, że okej, fajnie idzie, ale to jeszcze nie jest ten poziom. Nie? Także staramy się właśnie włączyć więcej ofensywy u mnie, bo też
w tej walce było troszkę za mało podjęcia ryzyka takiego, ale to też wynikało właśnie z braku doświadczenia, że mówię, gdzieś tam czujesz ten moment, że przeciwnik napiera, ale jest troszkę tak, że gdzieś tam tlenu brakuje, tak? I wtedy jest ten zryw, że ty masz swoją szansę, żeby gdzieś tam tą walkę odwrócić, ale mówię, pracujemy nad tym i czuję, że właśnie czy w tych sparingach zadaniowych, jeżeli jestem z pleców, czuję, że przeciwnik napiera, ale też widzę już więcej tych momentów, gdzie jest ta przerwa i bach, wtedy można próbować wstawać, nie? Także mówię, no, dla mnie to jest niesamowita przygoda i przede wszystkim dalej będę powtarzał, że to jest moje marzenie, tak? Ja od zawsze próbowałem gdzieś tam w tych wolnych chwilach przekładać te treningi na aktywność taką typowo pod sporty walki. Zderzenie jest bardzo duże, no bo mówię, tak jak dzisiaj tu na tych treningach z Radkiem, no to no jest... Nie ma lekko, tak, nie ma lekko. Lekko. Ale to jest tylko taka droga, która pozwoli mi później wychodzić na walkę i gdzieś tam mówię, być w takich sytuacjach, że tutaj je gdzieś tam przerabiałem, tak? A w walce nawet tej swojej ostatniej było tak, że to było dla mnie coś nowego, nie? Że zawodnik jednak mocno napiera, mocno bije, jest silny, mobilny, tak się rusza, no ale trzeba właśnie dlatego jeździć po różnych klubach, robić z tymi zawodnikami różnorodnymi, może trafić się zapaśnik, który dużo nie bije, waga 70 kg, ale non-stop obala, non-stop obala. I to są takie te właśnie zadaniowe sparingi, gdzie no, trzeba się szykować na wszystko, co można spotkać później w klatce. Zapytam Cię jeszcze o dwie rzeczy. Znaczy, przygotowanie fizyczne to jest temat, który też chciałem jakby poruszyć z Tobą, już korzystając z Twojej znajomości sportu, jak rzadko kogo, tak? Bo byłeś w dyscyplinie, gdzie bardzo dużo zwraca się uwagę na właśnie na tą podbudowę fizyczną. Ale wrócę jeszcze do samej walki i czasu walki, bo w organizacji FFF są 3 rundy po 3 minuty. Uważasz, że na ten etap to jest dobrze? Czy już tutaj sparując na przykład 5-minutowe rundy, czy przerabiając, co bardziej by Ci odpowiadało? Ten czas walki jest korzystniejszy 3-minutowy, czy mniej korzystny dla Ciebie? Jak w ogóle na to patrzysz? No to zależy pewnie też troszkę od przebiegu walki, nie? Bo jak gdzieś się prześpi ten początek, no na ten moment myślę, że jestem gotowy walczyć po 5 minut, bo czasami jest tak, że nie wiem, na początku walki ktoś zostanie obalony i 3 minuty leży z pleców, ale później ma te 2 dodatkowe minuty, żeby gdzieś tam spróbować rundę odwrócić. No ja na razie walczyłem, nie wiem, w pierwszej walce było minuta 45, tutaj walczyłem jedną rundę i gdzieś tam kawałek drugiej, nie? Także ciężko też mi się odnieść, bo w walce są inne emocje. Na sparingach jestem w stanie robić po 5 minut, no ale tu wiadomo, gdzieś tam w walce te mięśnie inaczej są dotleniane, bo jest mniej tego luzu. Także no nie, robię wszystko, żeby być przygotowany na 3 rundy po 5 minut, a tak naprawdę za jakiś czas dopiero będę w stanie stwierdzić, czy już jestem na tyle gotowy, jeżeli chodzi o tą świadomość walki, że podczas tej walki te 5 minut to będzie faktycznie takie 5 minut, jak było na sparingach. Tak patrząc na właśnie na ten czas walki, jak ty myślisz, czy po prostu jeśli będą te stany kryzysowe, czy ty w tych na przykład 4., 5. minucie spokojnie sobie poradzisz tlenowo, patrząc na przygotowanie, które miałeś w sporcie ogólnie, czy w sportach walki jest ono specyficzne, że to tętno jest tak wysokie, że naprawdę czasami jest to katorga dla zawodników, a co dopiero mówić dla człowieka, który powiedzmy, czy w ogóle w sportach drużynowych też takie tętno się trafiało? No trafiało. No, w piłce ręcznej akurat jest tak, że to są mocne interwały. Tak? Kiedyś ta piłka ręczna wyglądała inaczej, bo zaczynało się po bramce od środka, czyli drużyna przeciwna czekała, aż się wszyscy ustawią, tak, kozłowanko, a teraz po stracie bramki praktycznie do następnego gola czasami mija 4-5 sekund. Tak? Bramkarz podaje piłkę, jest szybkie wznowienie, także zdarzało się tak, że były te momenty kryzysowe. No tutaj myślę, że mocno jest to uwarunkowane tym doświadczeniem, tak? Bo są też takie właśnie sytuacje w walce, że nie wiem, napieram, tak, i wtedy to tętno jest wyższe, podmęczę się troszkę, wtedy walczę troszkę na wstecznym, żeby sobie ten oddech wyregulować. Czy tam też jestem, nie wiem, mocno dociśnięty do siatki, no to wtedy staram się z tej siatki wyjść i też troszkę się cofnę, to tętno sobie tam wyregulować. Mówię, to wszystko pewnie jest uwarunkowane doświadczeniem, bo na moim przykładzie było tak, że na pierwszy sparring jak poszedłem, to po 3-4 rundach 3-minutowych już mnie nie było, bo byłem tak zestresowany, czy tak te mięśnie były pospinane, a teraz mówię, robię 12 po 3 i no nie ma żadnego problemu, bo wiem, że jestem w stanie się obronić, a to dopiero przyszło po pewnym czasie, bo wiadomo, że każdy potrafi uderzyć, gorzej jak trafia się przeciwnik, który też potrafi uderzyć, ale jeszcze potrafi się bronić, nie? Czyli przyjmie, odda kontrę i do tego wszystkiego musiałem dojść, także mówię, myślę, że na tym etapie jestem w stanie być na tyle spokojny, żeby tą stójkę sobie wytrzymać, a wiadomo, jak dochodzą zapasy, parter, no to tam już też zależy mocno od siły przeciwnika i oporu, który on stawia, tak? Ale wiem, że na ten moment już to wszystko idzie w tym kierunku, że ja zaczynam czuć tą walkę, czy czuć ten sparring, że wiem, kiedy
nie ma sensu się siłować, bo przeciwnik po prostu stawia taki opór, że ja odbijając jego opór będę też tracił tą energię, lepiej przetrzymać, jeżeli on nie bije, lepiej gdzieś tam sklinczować go, czy przytulić się w parterze i poczekać na ten moment, jak on się podniesie, czy nie wiem, będzie słaby i wtedy jest szansa go skontrować, nie? Czyli to są dopiero te treningi, które z każdym kolejnym jest to czucie walki, czy czucie sparingu i wtedy jest większa świadomość, kiedy należy podjąć, że tak powiem, próbę kontry, czy sweepa, czy gdzieś tam przetoczenia, nie? Także to wszystko jest, mówię, no bezcenne są doświadczenia, jednak tych rund, mówię, tak jak na przykładzie tej walki z Trypsonem, no to on trenował, nie wiem, 4, 5, 6 lat, czy ja trenowałem rok, czy sumując rundy, które on przesparował, no to jest jednak, mówię, same walki, no to była różnica tam 6 czy 7 walk, ale te rundy, które się robi, czy treningi, które się odbywa, to jest kolosalna różnica i do tego trzeba stopniowo dojść, trzeba jeździć po klubach, sparować, bo czasami można trenować i dochodzić do, właśnie do takiego momentu, że okej, we własnym sosie już się ludzie poznają, wiedzą na co mogą liczyć, okej, ten obala, no to nie daje się obalić, tak? A tutaj się nie zna tych ludzi i trzeba w każdym momencie być czujnym, bo tak naprawdę nie wiemy, co się może zaraz wydarzyć, tak? A jeśli chodzi o, to, a jeszcze tylko wrócę na momencie, to pewnie nie słyszałeś tej słynnej komendy trenera Oknińskiego, kiedy krzyczy, mamy czas, mówił? Tak, nie spiesz się, nie podpalaj się, tak, tak, no to słyszałem, mówię, akurat jest tak, że no, trener Okniński głośno krzyczy i myślę, że dużo zawodników w walce słyszy jego, a gdzieś tam widocznie w tej sytuacji był bliżej moich pleców i tam... Ze swojego narożnika też słyszałem komendy, żeby chodzić w prawą stronę, uciekać od prawej ręki. No ale mówię, gdzieś tam w tym ferworze walki trener Okniński zawsze tam zaznacza swoją obecność. A przygotowanie fizyczne, o które cię zapytałem, na ile jest tutaj różne, na ile po prostu wymaga jakiejś specjalizacji, załóżmy jakichś elementów, których nie było wcześniej, tak? Czy powiedzmy tych dynamicznej, tej siły dynamicznej, chociaż w piłce ręcznej no, wydaje mi się, że tam ta siła dynamiczna jest szczególnie potrzebna, tak? Jak w rzadko o którym sporcie niepłynność, a po prostu taka właśnie szarpanina, kiedy są te bezpośrednie starcia wręcz. Tak, no jeżeli chodzi o te obie dyscypliny, to myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywają te ćwiczenia wielostawowe, jak wyciskanie na klatkę, przysiad czy martwy ciąg. To jest taka baza, aczkolwiek teraz w dużej mierze odpuściłem typowo trening siłowy, bo gdzieś tam no, w piłce ręcznej też się to do końca nie przekładało, ale tutaj jednak kolosalną różnicę robi mobilność, czy stawów biodrowych i tak dalej. W tym parterze jednak trzeba się... Ta siła nie pomoże nam na długi czas. Okej, można się skleić, ale mówię, przeciwnik gdzieś tam rozrywając tą klamrę zabiera nam te siły, także tutaj przeszedłem bardziej na taki trening, jeżeli chodzi o dynamikę. Czyli już nie robię takich dużych ciężarów, tylko bardziej funkcjonalne ćwiczenia, które też w walce. Fajną słyszałem rzecz u Mariusza Pudzianowskiego, który stwierdził, że on już też nie wchodzi na ciężary 200-300 kg, tylko robi równomierne do wagi przeciwnika, czyli robi martwy ciąg, nie wiem, na 120 kg, no bo z cięższymi ludźmi raczej nie walczy. Czyli też to jest taka ciekawa sprawa i obciążenia dla stawów, myślę, nie są przy takim treningu aż tak kolosalne, że gdzieś tam robi się po 3 powtórzenia 200 kg martwy ciąg. No mówię, nie jest moim zdaniem teraz po czasie współmierne to do po prostu pracy, którą wykonuje się w walce, bo to jest troszkę inna siła i tutaj te zapasy, opór jest inny, czy parter. Mówię, no nie jest to taki martwy ciężar, który się podnosi z punktu do punktu, tylko te ćwiczenia bardziej też z gumami. No teraz nawiązałem współpracę z trenerem przygotowania motorycznego w Gdańsku właśnie z Mateuszem Ferencem i staramy się wykluczyć te słabe ogniwa, które są. Są też takie dysproporcje w nodze na przykład operowanej, tak? Że tutaj pośladek jest słabszy niż w drugiej nodze i to wszystko będziemy się starali te słabe ogniwa gdzieś tam wykluczać, czy mobilność barku, bo wiadomo, jestem praworęczny, dużo rzucania było prawą ręką, czy tu mobilność jest gorsza, staramy się otworzyć ten odcinek piersiowy. Czyli przeszedłem na takie ćwiczenia funkcjonalne, które pomogą usprawnić cały organizm, no i to też się przełoży na tą siłę, czy całą pracę, no i przede wszystkim gdzieś tam ochronę przed kontuzjami dalszymi, bo wiadomo, tak jak rozmawialiśmy sobie przed wywiadem, że powtarzanie jednego ruchu na złym zakresie czy coś, to nie wyjdzie za rok, dwa, ale po 5 latach już niestety ten organizm będzie tak naruszony, że w końcu dojdzie do kontuzji, nie? Także staram się teraz wykluczać słabe ogniwa, odpuściłem typową siłę taką na dużych ciężarach, tylko staram się usprawniać jeszcze ten organizm, żeby ta mobilność czy poruszanie w walce było na dużo lepszym poziomie. Skoro wspomniałeś już nazwisko Pudzianowski, ostatnia walka Krystiana Pudzianowskiego, też uczestnika gali FFF z Szeligą, Piotrem Szeligą,
Oglądałeś ten pojedynek, na pewno trzymał cię w emocjach trochę, bo jednak mimo wszystko sporo się tam działo w tym pojedynku. Ludzie oczywiście sobie żartowali, żartował też trener Okniński z tego pojedynku, ale trzeba przyznać, że chłopaki tam no, wypruli sobie żyły w tym pojedynku i było widać, że no, dali 100%, a może i 120%, bo ja zresztą byłem na zapleczu po tej walce, więc wiem mniej więcej, jak to wyglądało i jestem sobie w stanie wyobrazić, co oni czuli. Jak ty w ogóle tą walkę obserwowałeś? Co w ogóle myślisz o tej walce? Ja jeżeli ze swojej strony mam powiedzieć, to tutaj muszę okazać szacunek, bo ja nigdy do trzeciej rundy nie miałem jeszcze okazji wyjść, więc jakbym teraz mówił, że on spucha, ja nigdy w trzeciej rundzie nie byłem, to bym się troszkę wygłupił. No wiadomo, jeżeli chodzi o walkę, to tutaj więcej było serca niż jakiejś techniki czy typowego MMA, no ale fajna walka do oglądania, bo no duże chłopy, te ręce tam latały naprawdę jak śmigła i tutaj mogło pójść w obie strony, tak? Także no, takie walki są fajne, no, gdzieś tam na ten moment jest mi bliżej takich zawodników, bo co, ja mam na swoim koncie dwie walki, gdzieś tam staram się trenować z zawodowcami, ale no teraz to MMA idzie w takim kierunku, że mówi się o freak fightach, ale ci ludzie też trenują z zawodnikami z prawdziwego zdarzenia, bo każdy ma tą świadomość, że... Krystian chyba długo z zawodnikami robi. Tak, tak, no dlatego mówię, trzeba szacunek oddać, bo ludzie sobie nie zdają sobie czasami sprawy, jakie to towarzyszą emocje, jeżeli ta walka nawet nie wygląda, ktoś zarzuca tak, że nie wyszedł do trzeciej rundy, no to czasami trzeba wyjść spróbować, bo to naprawdę ten oddech, ktoś może robić walki z cieniem po 15 minut, ale tu wyjdzie w 3 minuty i te 15 minut jego to jest w ogóle niespółmierne do tego, jakie tu emocje towarzyszą takiej walce, tak? No, fajna walka, bo nie oszczędzali się, tyle ile mieli, tyle dali i fajnie, że mówię, kolejne gdzieś tam grono kibiców, czy teraz ze świata fitness, czy tutaj ze świata muzyki, wchodzi do tego świata MMA, bo ci wszyscy kibice budują tak naprawdę też świadomość ludzi, że to jest sport, do którego trzeba się przygotować. To nie jest tak, że ktoś wchodzi z ulicy i gdzieś tam będzie się bił, bo no to naprawdę trzeba dużo wyrzeczeń i dużo poświęceń, żeby tam się znaleźć w tej klatce. A patrząc na nich dwóch, z kim chętniej zmierzyłbyś się, gdyby padła propozycja? Chętniej z Krystianem Pudzianowskim, czy więcej braku widziałeś na przykład u Piotra Szeligi, który też jest, nomen omen, wywodzi się z hokeja, tak? Bo ja rozmawiałem gdzieś tam na temat jego kariery hokejowej i był bardzo chwalony za umiejętności właśnie waleczne głównie, jeśli o tym mówimy. No tak, no mówię, ja gdzieś tam nie kalkuluję, nie wybieram sobie przeciwników, tutaj myślę, że każdy kolejny przeciwnik, który się trafi, to już na pewno będę stricte pod niego się przygotowywał. Ja muszę szukać przede wszystkim sobie atutów, a nie słabości u przeciwnika, bo mówię, no tak jak wcześniej wspominałem, te scenariusze na walkę gdzieś tam w głowie miałem, a jedna i druga walka w ogóle nie wyglądała tak, jak ja sobie wizualizowałem. Także mówię, tutaj ja chcę dojść do tego poziomu, że będę w stanie z takimi zawodnikami bić się naprawdę i czuć się komfortowo, dlatego jestem tutaj dzisiaj w klubie, gdzie są zawodnicy z prawdziwego zdarzenia. Kiedyś docelowo też chciałbym pojechać do WCA, gdzieś tam potrenować, bo mówię, to, że ja będę z tymi zawodnikami dostawał przysłowiowe baty, to nie jest dla mnie żadna ujma, a na pewno w przyszłości, jeżeli pojadę za 2 miesiące, później wrócę za 4 i usłyszę, że ten mój progres na tle ich wygląda dobrze, to na pewno dla mnie to będzie punkt odniesienia, bo lepiej przegrywać z mocniejszym niż wygrywać ze słabszym, także ja podchodzę do tego tak, że dzisiaj, gdzie bym nie jechał do jakiego klubu, to ja będę na straconej pozycji, jeżeli chodzi o doświadczenie. Trzeba to będzie nadrabiać charakterem, gdzieś tą walecznością, ale będę chciał też udowadniać, że to, co pokazałem w tych dwóch walkach, to naprawdę nie jest ten obraz, który widać na treningach i mam nadzieję, że mówię, z każdym kolejnym wyjazdem ta świadomość zawodników, jeżeli chodzi o moją osobę, też będzie większa, że to nie jest gość, który gdzieś tam przegrał na FFF, tylko to jest facet, który jeździ, stara się łapać to doświadczenie, przyjeżdża, nie odpuszcza. Umawiamy się na 2-3 dni treningowe, robimy 3 dni treningowe. Zabieram jak najwięcej, wracam, analizuję to też z trenerem, bo z Marcinem Pionkę czy z Maćkiem Brzostkiem jesteśmy na telefonach. Dzisiaj zadzwonię, powiem jak to wyglądało, czego mi brakowało. Wrócimy do Gdańska, będziemy pracowali nad tym, czego tutaj zabrakło i mówię, z każdym kolejnym wyjazdem też już z trenerem Marcinem Pionkę mamy zaplanowany taki wyjazd gdzieś tam od poniedziałku do piątku, czy może tu do Warszawy, czy do Łodzi pojedziemy, 2 dni tutaj, 2 dni tam. Trener też będzie ze mną na miejscu, też powiedział, że musi z nimi się tam pokulać, bo no, jeździł po różnych klubach, czy w Stanach był i tak dalej i też złapał teraz troszkę takiej iskierki, że chce jeszcze pojechać, zobaczyć jaką wygląda atletyk zawodników, którzy cały czas trenują.
Także pojedziemy razem, może gdzieś tam postaramy się ponagrywać te zadaniówki, sparingi, wieczorkiem siądziemy i powie, o tutaj w tym momencie powinieneś zrobić to, to. No i gdzieś tam postaramy się w tej Polsce pokazać, bo nie ukrywam też, że jeżeli chodzi później o same gale, tak, no to łatwiej jest dostać walkę, kiedy gdzieś byłeś, pokazałeś się, niż czekać w Gdańsku, ktoś zapuka na salę, powie, o tutaj mam dla ciebie propozycję, nie? Także to grono, myślę, jest dosyć hermetyczne i zamknięte, dlatego trzeba starać się gdzieś pokazywać, przebijać, bo no mówię, samo się nic nie zrobi na bazie tego roku, który przetrenowałem. Wiem, że tylko taką drogą będę w stanie dostawać lepsze walki i oferty i podnosić swój poziom sportowy. Damian, bardzo obszernie, bardzo fajnie mówisz. Naprawdę przyjemnie się z tobą rozmawia. Widać, że jest wiedza, że jest, ty wiesz, o czym mówisz. Naprawdę jeden z najlepszych rozmówców. Obserwujcie jego karierę. Damian Kostrzewa, też człowiek, który właśnie nie boi się pojechać, przyjechać do innego miasta, zmierzyć z zawodnikami, potrenować, pobrać lekcje po to, żeby później zwyciężać. Trzymamy kciuki, życzę ci powodzenia. No i bardzo dziękuję za naprawdę fajny wywód, fajne analizy tego, bo zawsze warto też słuchać ludzi, którzy wchodzą w ten sport i mają doświadczenie z innego sportu, a ewidentnie u ciebie po prostu widać tą wiedzę, ona przebija. No i co, będę trzymał kciuki, żeby ci wszystko dobrze poszło, żebyś zrealizował swoje marzenia i tak jak powiedziałeś, tych pobytów, żebyś dojechał do trzeciej, czwartej, może i piątej rundy kiedyś się trafi. Ja myślę, że organizacje będą stukać do ciebie, bo poprzez to, że byłeś na tego typu imprezach, które są mocno nagłośnione, też będzie wielu chętnych do walki i wiele organizacji będzie chciało skorzystać i oby tych propozycji ci nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Tak jest, mam jeszcze na koniec z tyłu głowy właśnie słowa twoje o tym, że jeżeli Państwo myślą, że Szymon Gołecki jest elokwentny, no to proszę posłuchać tego gościa. Także było to dla mnie naprawdę bardzo miłe i tutaj z tego miejsca też Szymona Gołeckiego pozdrawiam, bo też, tak jak mówiłem wcześniej, ta jego kariera gdzieś jest taką ścieżką dla mnie, że początkowo... Dokładnie, tak. Ciężka praca, słyszałem właśnie mnóstwo pozytywnych opinii na temat pracy, dlatego też to jest wyznacznik, jaką drogą należy iść, żeby gdzieś tam zapukać do drzwi tych dużych organizacji, także też mi niezmiernie miło, fajnie, że udało się dojechać, spotkać, mówię, gdzieś tam jak będę w Warszawie, czy tutaj, czy w innym klubie, na pewno dam znać i może uda się gdzieś tam znowu spotkać, porozmawiać, także pozdrawiam wszystkich kibiców, zapraszam też do obserwowania, bo naprawdę tutaj te wywiady to jest jak woda, tak? Nie ma chwili gdzieś tam zawahania, tylko cały czas jest słowotok i naprawdę merytorycznie super to wygląda. Także dziękuję bardzo i do usłyszonka następnym razem. A ja przekażę jutro Szymonowi Kołeckiemu akurat, bo będę miał rozmowę, więc jestem umówiony na rozmowę u nich w klubie, wizytę, więc może akurat przekażę, bo gdzieś tam być może uda wam się w końcu spotkać i co, fajnie by było, jakbyś też znalazł się pod okiem Mirka Oknińskiego na chwilę, chociaż potrenował, zobaczył jak to wygląda z tej strony, to też jest bardzo inspirujące. Tak. Dziękuję Damian. Dziękuję.